Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu. Mamy poniedziałek, 18 dzień lutego. Z tej strony Michał Fibonacci Team. Litecoin na interwale 4-godzinowym. W ubiegłym tygodniu pokazywałem tą średnioterminową korektę, 1 do 1, a właściwie największą korektę podczas tych wzrostów. Odkładaliśmy sobie ją od tego szczytu w okolicach 47 dolarów tutaj wyznaczonego 10 lutego i wskazywałem poziom, okolice, a więc dolna podstawa 35,5 dolara jako potencjalny target spadkowy. Widzimy, że w ramach poprawy sentymentu rynek dociągnął jedynie tutaj do tej strefy ZZB, wcześniejszego wierzchołka wybitego na poziomie 40,5 dolara i mamy zawrotkę. W ramach tego, co się dzieje już na Ethereum, na Bitcoinie, jest poprawa sentymentu i również na Litecoinie te wzrosty następują. Mamy kolejną kontrę z targetem właśnie do poziomu średnioterminowego wsparcia 48 dolarów. Oddalając wykres, ta strefa oczywiście nie jest przypadkowa. No tutaj pochodzi z silnego wsparcia średnioterminowego czy nawet długoterminowego, które było testowane też kilkukrotnie, też właściwie w tamtym roku kilkukrotnie i w połowie listopada wybite dołem i teraz po tych silnych spadkach widzieć, wracamy do tego poziomu. Prawdopodobnie tutaj w ramach biegunowości powinien on być zaksięgowany, a więc najbliższym targetem, jeżeli chodzi o Litecoina, poziom, okrągły poziom 48 dolarów. Jeżeli rynek ponownie nam zawróci na południe, wtedy oczywiście korzystamy z tej korekty zaznaczonej tym prostokątem o rozpiętości nieco ponad 10 dolarów.